Cześć, jestem Willi i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. Wow! Czasami zdarza się taka sytuacja, że w momencie, kiedy było wykonywane... Stary, ja mam u siebie taką wieżę. Taką wieżę mam... Ciśnień. No, taką kurwa wysoką. I ona jest nazwana wieżą samobójców. Domyśl się dlaczego, stary. Nagrywali tam jakiś film? Tak. Nagrywali tam film Sala Samobójców. Trzy razy nagrali tam film. Tak? No, trzy razy, trzy odcinki. Ciekawe, czy będzie czwarta część. Nie będzie, bo już była dyskontynuacja. Zdjęcia satelitarne, dobra. To akurat na tym obszarze przelatywał samolot. Tutaj też jest jakieś światło, ale... On wlatuje w portal. Jak macie jakieś pomysły, możecie napisać w komentarzach. A co wpierdalasz, oprócz sraki? I teraz? No? Kieszonkę z jabłkiem. Kaszankę z jabłkiem? Kieszonkę, kurwa, debil. Ja pierdolę, kaszankę jabłkową wpierdala. Kieszonkę! Erik77, dziękuję bardzo. Czajcie to, tak, co wpierdalasz? Kaszankę z jabłkiem. Kieszonkę z jabłkiem! Kieszonkę, kurwa, z kurtki. Wyciął, kurwa, kieszonkę i wpierdolił tam jabłko. Ty jesteś, kurwa, jakiś, nie wiem, nienormalny? No tak. Tutaj macie taką samą sytuację, która wydarzyła się w Polsce. Ponoć tak... jest C-word, a kto tak napisał? Jedna osoba pewnie tak napisała. Nie wiadomo, przewiniemy. Kolejna sytuacja, która też wydarzyła się w Polsce. Widzimy więc, że takie coś wydarzyło się przynajmniej dwa razy w samej Polsce, więc to nie jest jakaś taka mega rzadka sytuacja. Co natomiast jest mega rzadkie, to kiedy ten samolot wygląda w taki sposób. Co? To jest po prostu o, jak... O, kurwa! Nie! To jest ten! Co? Wyjęte z jakiegoś filmu science fiction. Jeśli takie Rika, rzeczy... Kurwa, to jest ten... O hopie, pa! ...latają w Ameryce po niebie, no to ja się nie dziwię, czemu tam tylu ludzi twierdzi, że widziało UFO. Oczywiście tak naprawdę to nie jest statek kosmiczny, a jest to amerykański bombowiec o nazwie B2 Spirit. On wygląda w taki dziwny sposób, dlatego że on został tak zaprojektowany, żeby ciężko było go wykryć, kiedy on gdzieś tam leci w powietrzu. Jak macie na przykład radar, który... No to nie jest, bo zdjęcie zrobili, kurwa, to rzeczywiście ciężko. No to on działa w taki sposób, że wysyła jakieś promienie. I niektóre z tych promieni, jak się odbiją, to wracają do tego radaru i on wtedy wie, że o, tutaj za tą chmurą jakaś kurwa się czai, trzeba to ostrzelać dla bezpieczeństwa. Tak by to wyglądało w przypadku normalnego samolotu, natomiast ten bombowiec został tak zaprojektowany, że większość tych promieni, która w niego uderzy, albo zostanie przez niego wchłonięta, albo odbita gdzieś na boki, więc tak naprawdę ten radar nie dowie się, że on tutaj przelatuje. No widzimy, że to jest bardzo fajny samolot, ale co jest takiego ciekawego w tym, że on akurat załapał się na to zdjęcie w mapach Google'a. Widzieli przecież, że inne samoloty też się załapują. No i tutaj różnica jest taka, że tych normalnych samolotów są tysiące, natomiast tych samolotów jest tylko 20. To wynika z tego, że te samoloty są... O kurwa, to rare fuj, stary! Rare fuj! No i foto jeszcze zajebali. Bardzo kosztowne w produkcji i utrzymaniu. Siema! No, elo, elo. Witałem się, ale nie opróliście. Nie, nic nie mówiłeś. Cześć, Adriano. Powiedziałem cześć. Cześć. A. Dlaczego mówisz do mnie Adriano? Cześć, Adrian. Na Sylwestrze też już mówił do mnie Adriano? No. My się tak nazywasz przecież. Nazywam się Adrian. Adriano. Ja się nazywam... No ale Adrian i Adriano, kurwa! Nie wiem, stary, O dodaję na końcu, ale różnica. Giga spermowy kod 49. No dobra, niech ci będzie. Tak jakbyś mówił do mnie Multi Z, taka emotka jest. Mógłbyś tak do niej mówić. Multi Z. Siemano! 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 Ej, ale do Morka, będziemy gadać Mork, no kurwa, nie da się inaczej. Nie da się, Bartek. Od 1 do 2 miliardów dolarów. No nie da się, to jest tyle, co kilka stadionów narodowych w Warszawie. Wiedziałem, że tych samolotów... Stary, tych samolotów jest 20 i chłopie, i z tych 20 samolotów na całym świecie Google Maps złapał jeden, stary, jak były zdjęcia fotografowane. Jak to ma prawo latać, kurwa, w ogóle? Przecież to wygląda jak płaszczka. A to jest ten niewykrywalny przez radar, tak? Tak. Ten samolotów jest 20, natomiast wyprodukowano ich 21. Ten jeden nieszczęsny samolot, kiedy startował, to okazało się, że czujniki, które były na nim zamontowane, były zawilgocone i podawały nieprawidłowe odczyty. O kurwa. I to spowodowało, że on oderwał się od ziemi, zanim osiągnął prędkość, która pozwalała, żeby utrzymał się w powietrzu. Piloci, jak to zobaczyli, to się od razu katapultowali. Do którym na ten nie wiemy. Ponad miliard dolców samolot. Katapultowali się, kurwa. Ale czy ty myślisz, że tak wyprodukowali? Zanim przejdziemy do kolejnej ciekawostki. No ja myślę, że z tego co wiem, to projekt całego tego Stealth-bombera kosztował jakieś kurwa 100 miliardów, coś takiego. Aha, no to nie. Tam nie, projekt. W drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Starachowicach się dzieje coś podejrzanego. No, I don't know. Wow. Uwaga.
Uwaga. Tak chciałem tylko powiedzieć, że jeśli macie jakieś fajne awatarze. Ciekawostki albo sugestie, matkę do sprzedania, cokolwiek, to wszystko to możecie zrobić pisząc na tego maila. To jest aktualnie jedyne miejsce, które czytam, więc jak na przykład podsyłaliście mi coś na Facebooku, to niestety tego nie przeczytałem. Bo tam jest po prostu taki spam, że nie da się tego za bardzo jak odfiltrować. Tutaj jeden z widzów mi napisał, że w liceum imienia Stanisława Stasica w Starachowicach dzieje się coś podejrzanego. Aha. Nie ma tutaj żadnego linku, ale domyślam się, że jak sobie zaznaczymy to i wyszukamy, to się dowiemy, co takiego tam się dzieje. Aha. O kurwa. O kurwa. Dzieje się, w tym liceum, dużo się dzieje. Chyba ktoś tutaj... Kto to dodał? Impostor Among Us. Impostor Among Us. Nie widzicie. Impostor Among Us. Impostor wyeliminowany. No to pauza. Be right back, spermy nie? He? Co? Be right back! Oni w tej szkole to chyba dają za mało zadań do nowych, bo naprawdę ktoś tutaj ma dużo wolnego czasu. W ogóle czy mi się wydaje, czy wszystkie szkoły w Polsce wyglądają? Hej, zaspałaś? No nie, ktoś mi wysłał to. Co to kurwa i powiedział, jest? Że to jest szkoła, do której ja chodziłem, to bym nawet uwierzył. Drzwi są takie same, kolorystyka ściany. Każda szkoła w Polsce wygląda tak samo. Nieprawda. Prawda. Moje gimnazjum jedno do jednego. Prawda. Stary, wszystkie są zawsze mają obrzygany jakiś kurwa kolor. Albo zgniły jakaś zieleń, kurwa, albo zielone jakieś. Chuj wie po co są te kolory. Moje zielone. Liceum jest bardzo ładne. Okropne mają kolory, kurwa. Większość. Jest taka sama. Nie. Jan Paweł II. Te gablotki, na które nikt nigdy w życiu nie spojrzał, bo to jest taczką kolejną. Tu jest Jan Paweł II, no kurwa, pojebane. No tu jest Jan Paweł II. Nie widzisz? Co tam jest za zdjęcie? Gdzie? No tam co pokazałeś przed chwilą? Jan Paweł II. Okej. Okay. Benedykt. Ale tu! No. Czy to jest Benedykt? Z dużym nosem. To jest z dużym nosem jakiś chłop. Co ty pierdolisz, kurwa? No co, nie widzisz, jaki a ma to jest jego ręka, ty kurwa. To jest ręka, on jest tak osi... On się modli. On jest... To jest z tych, z sąsiadów. Sąsiadów. Co ty gadasz? Od 30 lat. Docieramy wreszcie do najważniejszego miejsca w szkole, czyli do kibla. Tutaj widzimy, że jakaś świnia se wytarła dupę i to potem na ziemię rzuciła. Kolejne zdjęcie. A Mieszko tak, Boże, muszę to podnieść i zjeść. Mieszko. Wiedziałem, te anime dziewczynki są, kurwa, nieschludne, brudne, jebane. Mieszko napisał tak. Przeprowadzam się. O kurwa, Craigasm. O kurwa, Craigasm. Mieszko tak jest. No nieźle. Kibla. Mikke to jest postać, jest, którą Mikke ja nawet jest. Kojarzę. To jest ten emo detektyw z Defnota, nie pamiętam kurwa. Jak on się dokładnie nazywał. Rozwój społeczeństwa ludzkiego ujawnia jego materialny, rozwój ekonomiczny i dialektyczny, klasowy charakter. To jest niewiarygodne, jak pomocą tak wielu słów można stworzyć zdanie, które znaczy dosłownie kurwa nic. Te wszystkie zdjęcia z dodanymi postaciami z anime były dziwne, ale teraz wam pokażę coś, co przygód. Ja mieszkam mordo w Uzbakalis. Będzie 20 lat. Uzbakalis. Dziwniejsze. Jesteśmy chłopaki na jakimś zadupie w Rosji, gdzie wydawałoby się, że nic nie ma. Nie. Przynajmniej na mapie nie widać, żeby coś było, nie, ale jest tutaj tak etykieta wygląda. Szpitala, który nazywa się Uzbakalis. Pierwsza Uspokojenie. Dziwna rzecz to jest to, że jak wpisałem Uzbakalis... DUPA! Widzowie, klikajcie w link na czacie, który się zaraz wyświetli. Jakie linki? Rockstar, Energy Drink. Klikamy na ten pociąg, pojawia się... Kolejny pociąg z dorysowaną twarzą i kolejny pociąg, i kolejny, i kolejny, i kolejny, i komu się chciało to robić, nie? Tutaj mamy jakąś wieżę z dorysowaną twarzą, latek z dorysowaną twarzą i tych zdjęć są tutaj dosłownie setki. Podejrzewam, że to jest jakiś mem, którego ja po prostu nie rozumiem. Wygląda jak była taka kreskówka, Thomas the Train, czy Thomas the Engine, czy coś takiego. Był taki pociąg z dorysowaną gębą. To wygląda bardzo podobnie. Ja się poddaję, jeśli chodzi o te poszukiwania. Jeśli wy wiecie, o co tutaj chodzi, co tu się odpierdala. Ja pierdolę, ale się zesrałem, człowieku, przez sekundę. Czemu? Stary, ja myślałem, że to jest shuriken, a to jest... Ja pierdolę. To piszcie w komentarzach. Ty masz w głowie, chłopie, no nie wiem, stary, jestem już zmęczony, wiesz, po prostu tym Twitchem jebanym. Dziwnymi, poprzerabianymi zdjęciami, teraz zajmijmy się jakimiś rzeczami, które są łatwiejsze do wytłumaczenia. Na przykład łatwe Twitchem jest... kochanym oczywiście, to tylko takie przenośne. ...do wytłumaczenia, że jak skręcamy, no to lepiej, żeby ten ładunek, który przewodzimy... Ja pierdolę, nie, no to się wykurwi. ...był dobrze zabezpieczony. Ten tutaj raczej się nie przejmował takimi rzeczami. Już widzimy, że to wszystko zaczyna się sypać. A ten koleś nie ma pojęcia, jedzie sobie, nie wie co się dzieje za jego plecami. Leci już. Wasze boksy były tak przewożone, widzowie. Wasze boksy Toxic, tak właśnie kurwa. Jeśli są jakieś gniecenia, to bardzo przepraszam, ale
Po prostu no... Ale waliłem buty w te boksy. Tak, po prostu kurwa łokietem nakurwiałem, nie? WWE. W tym momencie to już chyba się dowiedział. W sumie to się nawet nie skończyło jakoś specjalnie źle. Te wszystkie napoje nawet się nie porozlewały. No, tutaj tak, że komuś się wywalił ładunek, ale tutaj już nie było tyle szczęścia. O kurwa! Jakim cud... Co jest mandarynki. Kurwa? Ale zobacz tu, cała naczepa się ścięło. Czemu? Rozwalało strasznie. Nie wiem! Tutaj chyba cała przyczepa się wykoleiła. O kurwa, czemu? Wykoleiła, czy to ma sens? Odczepiła. Wyjebała, o. To jest niesamowite, jak po prostu wyjebało. Każde słowo można zastąpić jakąś odmianą polskiego ja przekleństwa. Pierdolę, ludzie się potem pytają przybliżył. W komentarzach, nie czemu ja tyle przeklinam w filmach, a prawda jest taka, że ja po prostu doceniam to, jak polski język daje mi te wszystkie narzędzia, żeby opisać każdą sytuację w najbardziej prostacki sposób. By się wyspermił. A teraz pokażę wam, czym się różnią amatorzy od... O! Stadion Legii Warszawa! Tutaj było listening party widzowie w tym miejscu. Tak, w The Collective. Yes. Mam rację? Yes, taka ciekawostka. Profesjonalistów na przykładzie boiska do piłki nożnej. Tutaj widzicie takie typowe boiska. Co ty gadasz, kurwa? Poznania, nie wyjedziecie. Zakryj, tutaj nie ma... masz przekopy na Sylwestrze w GTA. Wszystko, które zostało narysowane przez amatorów. Widzimy... Zamknij. Wszystko jest idealnie narysowane od linijki. Jest bilet typu żyleta? Ile kosztuje? Tutaj a tak swoją drogą, kurwy i śmiecie. Zakryj już! Ja pierdolę. Legia to stara, kurwa. Przestań, debilu, co ty, jebany! Co ty, kurwa, gadasz? Kurwa, ty debilu, ja go banuję, nie? Przepraszam, zrobisz sobie, tego. Jaki nie idiota, zrobisz tego. Kurwa. Postrobił to. Kurwa, co za nie, ale ja się nie dziwię, ja się nie dziwię. Jaki to jest nie idiota, nie? No jest. No, nie. Kurwa, jak mam coś takiego powiedzieć? Co za idiota to jest? Człowieku, ty jesteś kurwa głupi. Chłop z Iławy, coś takiego. Nie, a, nie likuj jego adresu, bo się... Chłopie, Wronek, przeproś, kurwa. Przeprosić, ja mam kuzyna. No zegar wstępu do Warszawy już, chłopie, ja już do Youngmana piszę. Nie, mam kuzyna i... Robert Teres 77, kojarzysz? Poczekaj. Mam kuzyna i szwagra, który gra w Legii, więc spokojnie, to no, ja już... bardzo lubię Legię Warszawa. Bardzo szczęśliwie. Kurwa, szlaban Boże, zamknięty. Musisz teraz być cicho, Wronek, musisz być teraz cicho, kurwa. Jak Gumisz ostatnio, zmutuj się, kurwa, no, całego streama. No, zmutuj się na chwilę, Wronek, proszę cię, 5 minut przerwy. Nie, to był... Żółta jesteś kartka, poszukiwany kurwa. Przez Mabyn. Żółta kartka, zmutowałem cię. Za 5 minut dostaniesz unmuta. Włączam stoper. Pierwsze ostrzeżenie. Stoper włączony. To wygląda tak samo, to boisko wygląda tak samo. Wszystkie te boiska wyglądają tak samo, dlatego że rysowali amatorzy i po prostu kopiowali jeden od drugiego. Na kontrasto, jak macie profesjonalistę, jak na przykład w miejscowości Stary Wołów, no to on nie będzie się jebał z jakąś linijką. Kurwa, te wszystkie linie są tutaj unikalne na skalę światową. Na pewno nigdzie indziej nie ma takiego pokrzywionego boiska jak tutaj. Przyszedł mi w ogóle do głowy taki dziki pomysł, że moglibyśmy sprawdzić, jak bardzo krzywe jest to boisko. I wykorzystać do tego funkcję kątomierza, która jest zbudowana w Windowsa. To jest takie głupie, że ja pierdolę, ale jak wciśniecie Windows Shift S, to wyskoczy takie narzędzie do robienia rzutów ekranu. Robimy sobie rzut tego boiska, teraz klikamy tutaj i tu jest opcja linijki. Serio, kurwa? Nie wiedziałem o czymś takim, kurwa. Działa, ja pierdolę, to jest linijka w Windowsie. I teraz najlepsze, klikamy w tą linijkę. Jest jeszcze kątomierz. Myślicie, że ludzie z tego naprawdę korzystają? Jest jakiś człowiek, który używał kątomierza w Windowsie? Jak nie, no to będę pierwszy. Zobaczymy sobie. O, tutaj mamy jedno ramię kąta. I teraz jakby to boisko było narysowane przez amatorów, no to byłoby 90 stopni, czyli ta linia by szła tutaj. Ale widzimy, że idzie tutaj, bo to są profesjonaliści. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 podziałek, czyli to ma 15 stopni, a tu jest tak połowa tego, czyli boisko jest przekrzywione o 7,5 stopnia. Nie wiem w sumie po co wam jest ta informacja, natomiast doświadczyliście przełomowego wydarzenia, dlatego że pierwsza osoba w historii ludzkości skorzystała z kątomierza w Windowsie. Mega. Jeszcze, żeby zakończyć ten odcinek... Ja screenów w ogóle przez Windowsa nie robię, bo ja giazo tylko nakurwiam zawsze. Jakoś na poziomie, no to pokażę wam gościa, który leży poziomo na skrzynce pocztowej. To by było wszystko, co dzisiaj chciałem wam pokazać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Pamiętam kiedyś, myślałem, że giazo, że link do giazo to są te screamery, kurwa. Później się dopiero dowiedziałem, że to jest faktycznie do screenów robienia. Ja pierdolę.